dzisiejszym odcinku. Sąd zasądził większy wyrok niż żądał prokurator. Mają naprawdę fantastyczne środki. Biografia wyszła już jakiś czas temu. Bo to jest walka o wolność, a wolność to życie. Cześć! Odcinek 25 przed nami, ponieważ jesteśmy trochę do tyłu ze względu na to, że no, dom w Łosiu się sam nie wybuduje, trzeba zbierać środki, a umówmy się, to nie jest najlepszy czas. To trochę to trwało, ale wracamy odrobinę do przeszłości, teraz już będziemy na bieżąco. Ja pozwolę sobie jeszcze raz wystosować taki apel, który zrobiłem w storce, tak żebyście wiedzieli, że mówię to up to date. Z prośbą do wszystkich, abyście nie godzili się na to, żeby wybierać polskiego reprezentanta na Eurowizję przez czteroosobowe czy pięcioosobowe jury, chociaż w tym roku było czteroosobowe. Bo to jest oczywiście bzdura. Jedynymi osobami, które mają prawo do tego, żeby wybierać swojego reprezentanta, jest naród. Dobrze, brzmiało poważnie. Oczywiście wy, czyli ci, co słuchają muzyki. Wtedy nikt nie może mieć pretensji, no bo demokratycznie wybraliśmy kogoś, kto będzie nas reprezentował. W tym roku będziemy trzymać kciuki za Lunę, bo ona nas będzie reprezentować. Natomiast chcę po prostu raz jeszcze powiedzieć, że to powoduje tylko zupełnie nikomu niepotrzebne dyskusje na ten temat. Czy to ona, czy Justyna, czy ktokolwiek inny. W tym roku była, nie wiem, jeszcze Krystyna Prońko, no chyba cała masa. 203 propozycje, z czego wybranych zostało tam, nie wiem, 12, 15, 20, nieistotne, z czego komisja wybrała zwycięzcę. No to już nic głupszego nie słyszałem. I to nie jest krytyka do TVP, bo za każdą taką decyzją stoi po prostu jakiś konkretny człowiek. Zastanówcie się nad tym. Robicie całą masę nikomu niepotrzebnych koncertów, które nic nie wnoszą, nawet zabawy, nawet, bo rozumiem, że do tego wszyscy biją, że ja tu walczę o jakąś tam popkulturę niższą. Nic bardziej mylnego. Niech to będzie nawet wysoka, ale ten konkurs ogląda miliard ludzi, a przynajmniej słucha. Więc generalnie warto by było, żebyśmy my, widzowie, mieli coś do powiedzenia. I jeszcze raz podkreślę, żeby nie było, że jestem wszystko wiedzący. Ja też zająłem tylko 7 miejsce na Eurowizji, w związku z czym jest to takie samo miejsce dobre jak 40. Nic nie wnoszące. A jednak bardzo proszę po prostu wziąć tylko pod uwagę prośbę. Dajcie szansę wyboru publiczności. No dobra, my tym samym kończymy to, co na bieżąco i cofamy się w czasie, bo byliśmy na targach książki w Łebie. Daj buziaka, szybko tacie, daj. Kolejny dzień Michała Wiśniewskiego. Pozornie zupełnie typowy. Wokalistę znów czeka wyjazd i spotkanie z fanami. Jednak tym razem nie będzie to koncert. Dzisiaj jedziemy na lato z książką do wydawnictwa Zysk i będziemy opowiadać o książce. 5 godzin w jedną stronę, godzina na miejscu, 5 godzin w drugą. Tak wygląda nasze życie. Ciągle na walizkach. Do Łeby jest naprawdę spory kawałek drogi. Jeszcze tylko 3 godziny jesteśmy na miejscu, Daga. Michał, przykro mi. Karta dużej rodziny, bardzo dużej rodziny. Największej. Nie wiem w ogóle po co te karty tu są, nie ma. Nie. No to zem obywatela. Ubrata Bożem! Rzeczywiście, pogoda niezbyt wakacyjna, ale przecież nie na wakacje wybierają się Wiśnia i Daga.
To lekarz mówił właśnie, że no, mają naprawdę fantastyczne środki na to odchudzanie ud, no ale przy Dagmarze to jest ciężko. Ja mam takie grube uda, że normalnie, że szok. I mówił, że ma takie grube uda, że szok. O, to jest cała Dagmara. Otwiera tylną klapę, jeszcze będąc niepewną, czy nie uderzy samochodu obok, ale otwiera, bo nóż się uda. I co? I no, otworzyło się, to się powinno teraz zamknąć, czy nie? A kto prowadzi dzisiaj? Taki dziennikarz z radia, radia Koszalin. Mikrosy mi go polecił, on to mówi, że właśnie jedzie z Koszalin na małe korki, więc on mówi, że tak 10 po będzie. Ale to spoko, tu damy radę, sobie kawę usiądziemy, to wiesz. A ludzie faktycznie turystycznie będą mniej. A, mniej, tak? Ale turystycznie. Tam na placu to mamy non-stop. Ale faktycznie pierwszy raz możesz z dnia na dzień w Łebie coś zarezerwować. Hotel. Co nie było do zrobienia z rok temu, dwa lata temu, nie? Więc to widać. Ja nie wiem, bo ja nigdy nie jeździłem nad Polskie. Znaczy, jak byłem bardzo młodziutki, to byłem nad polskim morzem. Ale to też tylko dlatego, że... A, ona kurtkę muszę odniesieć. A potem tylko koncerty pewnie, nie? Jak już byłeś, to... W Łebie nawet. No. Nie wiem, czy grałem kiedyś. Bo dzieci mi nie uwierzą, a nikt nie chciał być z psem. Ja pani uwierzę. Tylko żona, żeby była. Będziesz szczęśliwa. Jakby co spotkanie jest o godzinie 17 tutaj. Dziękuję bardzo. Mogę tylko dla żony? Tylko dla żony. Kawy nie wypijemy zaraz. Oczywiście. Momencik. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z całego serca. A było. Gdzie pan będzie? Tutaj na rynku chyba. Tak nie, na deptach. O 17. Tak 17. Nie, to będzie jasne. Siema chłopaki. Pojawienie się znanego artysty w słynnej nadmorskiej miejscowości stanowi niemałe wydarzenie. Większość wczasowiczów oczywiście rozpoznaje gwiazdę. Jednak dla niektórych to sytuacja na tyle wyjątkowa, że nie są w stanie w to uwierzyć. Możemy sobie zrobić zdjęcie? Możecie. No może dobrze, żeby się kawę zażywać. Mogę prosić, żeby pana zrobić zdjęcie? Jasne. Fajnie. A ty skąd jesteś? Z Chorzowa jesteśmy. O ja. A ze mną sobie pan zdjęcie zrobi? Tak, jak będziesz to pył. Łeba. Dagmara się zapadła pod ziemię. Myślisz, że przyjdzie zrobiona? No więc chciałem powiedzieć, że lato z książką to jest taki miły akcent w tym, co robię, bo biografia wyszła już jakiś czas temu. To nie są duże spotkania, są bardzo takie kameralne. No niby na rynku, więc każdy może stanąć, ale to są bardzo fajne, miłe spotkania z publicznością. Rozmawiamy o książce. Bez koncertów, bez muzyki. Opowiadamy. I to jest fajne. Inne. Nawet Pawełek już był na takim spotkaniu. Niestety on widzi wszystko tylko przez soczewkę tej kamery. No pewnie, kochana. Witamy w programie Jestem jaki jestem. Trzy? Nie. Tylko ja bym panią gorąco poprosił. Jestem mało słodki chłopak. Jeszcze jeden. Jeszcze słodki. Dobra. O, super, super. Dobry. Ulicy z zabiszy. Powiedzieliśmy tutaj, że 15 minut. Dagmara, żyjesz? No idę. Super. Pa. Dagmara, asystentka Michała, nawet gdy zapadnie się pod ziemię, czuwa nad wszystkim. Zupełnie uczciwie. No. Połknąłem tę książkę. Bardzo fajnie. A, okej, dziękuję bardzo. Dobra. Fajna, prawdziwa historia. No, ona jest bardziej... wiesz co, ta książka ma to do siebie, że ona nie jest przerzucona dzień dobry, przerzucona emocjami, więc to jest bardziej bibliograficzna. Pokazuje, ale nie może tego robić. Jaki to jest wysiłek. Jak ciężka praca i jak to, że ktoś jest gwiazdą, ma takie same problemy. Młodzież dzisiaj bardzo często wzoruje się na swoich idolach, których my niekoniecznie musimy rozumieć, ale musimy się wsłuchać, co mają do powiedzenia. I nawet jeżeli piszą, piję wódę i słucham ich troje, to znaczy, że z jakiegoś powodu taki jest cykl imprezowy. Reszty nie będę cytował, okej? Okay? Dobrze, bo tam jest coraz gorzej. Gdzieś te drogi się krzyżują z młodymi artystami i z wielką przyjemnością patrzę na nich, bo to oni kształtują to pokolenie, które teraz wyrasta. Chciałem cię jeszcze zapytać, czy trudniej jest wystąpić przed tysiącami osób, czy na początku kariery na scenie ze skrzynki piwa, czy tam jakiegoś takiego przyczepy takiej niezadaszonej? Co jest trudniejsze dla ciebie z tej perspektywy tych lat, o których już mówiłeś?
muszę powiedzieć, że duża scena powoduje to, że ja Państwa i tak nie widzę. W związku z czym niekoniecznie przejmuje się, czy Pani trzyma ręku pomidor, czy jajko. No nic, ja wiem, ja wiem. Dzisiaj nie. Chcę powiedzieć, że troszeczkę chodzi bardziej o tą chmurkę, bo nikt we mnie niczym tam nie rzucił jeszcze w życiu. Zawsze bądź szczery jak do końca. Jesteś. Tak jest. Tak będzie, mordeczko. I chcę powiedzieć, no właśnie, a propos łeba. No, to jest Polska właśnie. Na zdrowie. A są wakacje, no. Tak, ale nie, to się wszystko tłumaczy, no przestańcie, no ja też generalnie uważam, że to po to są takie spotkania, żeby się wygadać i wykrzyczeć troszeczkę, jeżeli ktoś ma ochotę. Jesteśmy w Łebie, a więc jak nad morzem, to nie może zabraknąć goferka. Co prawda, jedliśmy jakąś godzinę temu McDonalda, więc już nie mogę dojeść tego gofra. No ale cóż, nie odmówię sobie tej przyjemności. Natomiast na pewno, no wchodząc na scenę, to jesteś kimś innym. Ja na co dzień jestem po prostu no, normalnym gościem. No. Ale co, chodzisz normalnie do sklepu, robisz zakupy? Tak, do Biedronki. Serio? Tak. Akurat Biedronkę mam najbliżej, no przepraszam, to nie jest żadna reklama, tak? No, tylko po prostu. Bo wiesz, bo my naprawdę się niczym nie różnimy. Ale wiesz, bo odbiór społeczny jest taki, że gwiazda to tak, zęby ją nie bolą nigdy, brzuch nie boli, samochód to sam się prowadzi, jedzie krócej. Zęby nie bolą, proszę Państwa, bo są sztuczne. Dziękuję bardzo. Nie ma pół swojego zęba, prawda, wiadomo. Jeśli twórca i lider Ich Troje pojawia się na scenie, efekt może być jeden. Dookoła kłębi się tłum fanów, a ich reakcje są naprawdę żywiołowe. I chociaż dziś nie słychać muzyki i wielkich hitów, zabawa jest doskonała. Dla mnie najważniejszy utwór to jest Zawsze naprzód, nigdy wstecz, wiesz? Utwór, który mówi o tym, żeby zawsze pamiętać, że ważne jest to, co przed tobą. To, co minęło, nie da się zmienić. I pamiętać, jak kiedyś było, ale nie żyć tym. I starać się po prostu patrzeć tylko w przyszłość. I tego, co zresztą każdemu z Państwa życzę, bo tutaj na tej obrączce, bo to była obrączka tam z wielu moich ślubów, jedna z nich, ale tam sobie wziąłem, napisałem te wszystkie rzeczy, o których muszę pamiętać. Od Bóg jest miłością, poprzez jutro będzie lepszy dzień, i zawsze naprzód, nigdy wstecz, na przykład. I kilka jeszcze innych ważnych rzeczy, o których muszę zawsze pamiętać, bo czasami przez ułomność ludzką zapominam. Kłaniam się Państwu i mam nadzieję, że spotykamy się za chwilę dosłownie z tyłu. Dajcie mi szansę, bo przestałem pić, ale palić nie przestałem. Michał Wiśniewski, człowiek z krwi i kości, jak Państwo słyszeli. Dziękujemy. Bardzo Wam dziękuję. Proszę Państwa, kolejka idzie stąd, tam. Dziękuję Ci bardzo. Brat mnie zabije, jeśli nie dam. Dostaniesz od nas jeszcze pocztóweczkę jedną dla Breta. Dziękuję Ci bardzo, najlepszego, trzymaj się ciepło. A mogę zdjęcie? Możesz, kochany, oczywiście. Dzisiejsze spotkanie z publicznością było niezwykłe, bo poświęcone książce, a konkretnie biografii Ich Troje. Ale okazuje się, że nawet po takim nietypowym występie pojawiają się pewne elementy obowiązkowe. Obowiązkowe, jednak bardzo przyjemne. Po zejściu ze sceny nadchodzi czas na wspólne zdjęcia, na autografy. Nie gadaj, naprawdę takiego kwiatuszka mi dajesz pięknego, dziękuję, daj buziaka. Tak, to będzie dla Ciebie w takim razie. Dla Martynki można... O, no pewnie, że tak. Boże, jak ja byłem przystojny. No. Żart, nigdy nie byłem. Zepsuliście taką fajną płytę. Mamy jeszcze taką nierozpakowaną w ogóle. Naprawdę? Trzymaj. Czekaj, bo to jest na wagę złota. Kiedyś przed wojną były kasety. Nie żartuję. Ale to jest teraz old school. One są, wiesz. Uwaga, ciężko dostać. Nie, ja nawet sobie pomyślałem, że następną płytę w ogóle wydam tylko na kasecie, bo... O, to jest ciekawy pomysł. Ale to sprzęt grający, to trzeba ogarnąć. Tak, ale nie, no wiadomo, na Spotify'u będzie, bo z czegoś trzeba tam zarabiać, ale... Ale wiesz, na kasecie to jest na kasecie. Dagmara, nie udawaj, że czytałaś chociaż jedną książkę. Czytałam, że... Nasze zdjęcie? Naszą szkapę. Czytałam.
trzy tomy 50 twarzy Greya. Dziękuję bardzo. Przeczytałam też biografię ich troje, jak była jeszcze demówką. Nawet dwa razy. Raczej, byłaś moją żoną? Nie, nie pamiętam. Dobrze, żartuję. Ale cześć, Wisienko. Rodzina. Wygląda na to, że Łeba doczekała się nowej atrakcji turystycznej. I tak oto cała Łeba oraz okoliczne miejscowości zrobiły sobie zdjęcie z Michałem Wiśniewskim. Dziękuję wam bardzo najlepsze. Panie Michale, jest, poproszę. A, bo jesteś pewna? A, jest, okej. Fajnie. Cudowna nasza Dagmara. Znowu wielki sukces. Dziękuję bardzo. Już. Niech nikt nie pomyli, nosi torbę po prostu, żeby była jasność, z osobą, dzięki której to idzie płynnie, fajnie i dobrze. Czyli ona dba o swojego artystę. Ode mnie potrzebuje? Nie. Koniec urlopu. Przenosimy się do pięknego podwarszawskiego Łosia, gdzie nieprzerwanie trwa budowa nowego domu Poli i Michała Wiśniewskich. Wszystko posuwa się do przodu, ale nie bez przeszkód. Na szczęście po niedawnej wizycie architekta, który odpowiada za projekt domu, i wyłapaniu przez niego kilku błędów w wykonaniu dachu, na budowie pojawiła się nowa postać. Osoba, dzięki której wszystkie przeszkody będzie łatwiej pokonać, to nowy kierownik budowy. Czyli ktoś, kto na przykład wie, kiedy i jak można dokonywać zmian w trakcie budowy. W zależności na jakim etapie, czy to jest etap oddania budynku i pokazania tych zmian jako zmiany nieistotne, bo jeżeli mamy zmiany istotne, wymagają wydania nowego pozwolenia na budowę. Wiąże się to z tym, tak? W takiej sytuacji musimy to narzucić na projekcie od razu i wystąpić z nowym wnioskiem o pozwolenie na budowę. Jeżeli są to zmiany nieistotne, które nie wpływają na warunki pozwolenia na budowę, warunki techniczne nie ulegają zmianie i nie koliduje to z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, takie zmiany wprowadzamy sobie na budowie po konsultacji z projektantem, z kierownikiem budowy i z wykonawcą, tak? Na przykład tutaj tak, dodatkowe wyjście na taras, tak, wykonanie otworu drzwiowego. Jest to zmiana nieistotna. Wymaga to wstawienia nowego nadproża, później wykucia tego otworu. No i na tym ta cała zmiana polega. Te zmiany oczywiście musimy mieć w dokumentacji powykonawczej na zakończenie budowy zaznaczone na zatwierdzonym projekcie kolorem czerwonym, potwierdzone przez projektanta, że jest to zmiana nieistotna i dodatkowo przez kierownika budowy. Michałem na próbę do przedstawienia i byłem przekonany, że żona mi wyśle SMS-a, no bo na próbie nie chciałem, żeby mi ktoś przeszkadzał, żona mi wyśle SMS-a pod tytułem, czy pan mecenas niewinny. Nagle dostaję SMS-y, to chyba od Pawła, który filmował wyrok. Czy Paweł jej wysłał, ona mnie przesłała screena, nie pamiętam, ale pod tytułem, że sąd zasądził większy wyrok niż żądał prokurator i to bezwzględne więzienie. No to jest obuch dla człowieka, który się czuje niewinny. Bo generalnie, znaczy ja myślę, że w ogóle wielu prawników teraz jest bardzo zdziwionych tym wyrokiem, ale okej, być może trafiłem po prostu na człowieka, bo sąd to jest tylko człowiek tak naprawdę. Przecież to nie jest istota boska, wszechwiedząca. I żeby było jasne, ja się w żadnej wypowiedzi nie wypowiedziałem, że to jest neosędzia, że on tam, prawda, że to i tak ten wyrok nie jest zgodny z postanowieniami Trybunału Europejskiego i tak dalej, tylko po prostu nie chodziło o niewinność moją, ludzką, czystą. Nagle się okazuje, że to wszystko się zaczyna walić. Dagmara była świadkiem, ja wszedłem na tą salę prób, przeprosiłem tych ludzi i powiedziałem im, że psychicznie nie jestem w stanie, nie mogę myśleć teraz o przedstawieniu. Mało tego, jeszcze kolega mi przywiózł kostiumy, bo jeszcze z second handów kazałem sobie, poprosiłem go, żeby przygotował takie rzeczy z lat 70., 80., żeby mi znalazł po prostu w czymś, będzie to oddawało klimat, który chciałem oddać na scenie.
I nagle wszystko się posypało. I dopiero tak naprawdę podniosła mnie na duchu ilość tych zgłoszeń do akcji Wiśnia Dzieciom. Nagle nagrałem storkę i nagle nam bilety wystrzeliły niesamowicie w górę. Czyli hej, on żyje. On nie siedzi w więzieniu. Więc priorytety się zmieniły, bo dom, on oczywiście po zakończeniu upadłości i tak dalej, po tym wszystkim, co przeszedłem, to można powiedzieć, że on zszedł teraz na 10. plan. On mnie najmniej interesuje, znaczy no, nie rozumiem tego źle. Ja ten projekt skończę. Na pewno. Kiedyś. Znaczy na pewno Kopernik nie żyje, ale myślę, że skończę go. Natomiast on dzisiaj jest nieistotny. Żeby zrealizować plany związane z budową domu, trzeba ciężko pracować. W przypadku Wiśni i jego ekipy oznacza to przede wszystkim wyjazdy na koncerty. Pamiętajcie to. Jeśli Dago oferuje jakiś biznes, to z tego będą pieniądze. Kropka. Przejdziemy na samą imprezę, jak to jest 5 utworów. Dołożymy jeden utwór Zeti, czyli 6. O 20 gramy, no. Spoko. Tak? Tak, pewnie. Do dzisiejszego występu zostało jeszcze kilka godzin. Jednak wierni fani już czekają na gwiazdy. Czekaj, Aniu, ja ci to wezmę. My po prostu zrobimy się tutaj i pojedziemy na imprezę gotowi. Dobrze, ale ty nie schodzisz na dół, bo tam nam salę odgrodzili. Nie, gdzie, żeby tam robić 500 tych? Nie, po co, przynieście nam na górę. Gramy o 20, tak? Mhm. No to musimy w pół do stąd wyjechać, 19:30, tak? No. To wystarczy. Po prostu poproś, żeby tu zostawił samochód. Ten przyjedzie z nami, bo i tak jedziemy w tym samym kierunku. No tylko widziałeś, że my nie mamy już miejsca na dodatkową osobę? Ale gdzie? W naszym busie. Ale na co? Niech jak no będzie dobra, jechał... No zostawi tu samochód, to musi z imprezy przyjechać z nami. No! A nie ma się gdzie zmieścić. Jaki? Mamy 9-osobowy samochód. 7-osobowy, pierwszy. No właśnie ci mówię. Cały bagażnik po dach plus dwa miejsca z tyłu są wyjęte, bo są walizkami zawalone. No to zostaw te walizki, k***a, u niego w samochodzie. Zrób miejsce, żeby pojechać. A nie kombinujesz jak koń pod górę, bo będziesz jechała w tą i z powrotem, kiedy on może tutaj podjechać, albo niech zabierze sprzęt po prostu. Jakoś tak, ale... To nam ma być dobrze, a nie wam ma być dobrze. Nie wiem, Daga, po prostu zrób to tak, jak cię proszę. Czy to jest żadna trudność. Bo mam takie wrażenie ostatnio, że wszystkim się robi dobrze, tylko nie nam. Michał, wszystko będzie dobrze. Naprawdę. Będzie bardzo dobrze, a nawet znakomicie. Przecież publiczność już czeka, a spotkanie z fanami zawsze sprawia, że znikają wszystkie problemy. A wszystko to, a ciebie kocham, nie wiem jak bez ciebie żyć. Choć pokażę ci, czy moja miłość jest, na ciebie zabije się. A wszystko to, a ciebie kocham, nie wiem jak bez ciebie mógłby żyć. Choć pokażę ci, czy moja miłość jest. Są takie piosenki, które kochają i śpiewają dosłownie wszyscy. Podczas ich wykonywania na koncertach Wiśnia pełni rolę nie tylko wokalisty, ale i dyrygenta często wielotysięcznego chóru. Tymczasem budową Włosiu dyryguje nowy kierownik. Zajmuje się m.in. poprawkami architekta, zadaszeniem nad salonem i wyjściami na dach, o których po prostu zapomniał. Panie Jarku, poszło na górę, przewodzący tu ustalić, bo chciał dwa wyjścia czy jedno? Jedno wyjście chciał, tak? To samo wiadomo, to jedno ma być. No to jak jedno, to już sobie to bierzemy. Andrzejo, weź drabinę nam tam, jak możesz. Nowy kierownik szybko podjął próbę wspięcia się po szczeblach zawodowej kariery. Powinniśmy jak najbliżej słupa, bo jak przesuniemy się w tą stronę, to tam będą dach wyjdziemy, nie? No właśnie. Drzwi teraz tak, tutaj dojdzie nam 16. Spadek. Później zobaczymy na rysunku, jak tam spadki idą, ile tutaj będziemy mieli sterobiano na tej wysokości.
I od tego sobie damy tam jeszcze zapasu, żeby tam... zapasu z 15 centów, żeby nam woda i śnieg nie ładował do środka. No i ale tutaj, czy my wyjdziemy na tym poziomie, myślę, że gdzieś te drzwi będą się zaczynać. Tutaj mamy 20, 20, 30, myślę, gdzieś to będzie ten poziom, tak na oko na razie do zmierzenia, nie? No 50 cm gdzie warstwa. Tak, czyli dwa bloczki, tylko że tutaj nam koliduje ten wieniec, nie? To będziemy musieli go przeciąć. I tak, i tutaj byśmy wstawili nadprożę. Albo się odsunąć może. Odsunąć się, żeby wstawić. Odsunąć się 20 cm. Żeby było na czym oprzeć nadprożę, nie? Ewentualnie wycinamy i damy jakiś kątowniczek taki, nie? Stalowy, żeby podeprzeć tę nadprożę. I teraz kwestia, czy go zrobimy ze stali, czy z betonu tą nadprożę. Bo możemy dać dwa celowniki. Panie Arku, albo prefabryka. L19. Albo L19 może. Tu trzeba się odsunąć 20 cm. 20 cm. 20 cm i normalnie wstawić L19. No i tak zrobimy. I drzwi powiedzmy tam 100 na 20. Tak. Przetniemy ten wieniec, ale ten wieniec tą tutaj nie ma żadnej funkcji nośnej, także. Nie ma funkcji nośnej. On jest jedynie, nic tu nie wnosi. Nie. Czy go przetniemy, czy on jest, czy nie ma, to możemy go wyciąć, wstawimy to 2 R19 i... Tak. I temat. Dla nas najważniejsze teraz ustalić, jaka wysokość tego wykończenia będzie. No to kurczę, tu jest 16. A z zewnątrz trzeba popatrzeć. Z zewnątrz musimy narzut dachu, zobaczcie, tam spadki idą. I wtedy sobie mniej więcej policzymy, jak tam w najcięższym miejscu będziemy musieli tam dwie dychy pewnie ze storupiany ze spadkami polecieć i pewnie tam jakieś 2-3% spadku mamy. Wróćmy do miejsca, gdzie przynajmniej pozornie jest trochę. Jakie znaczenie dla pana ma to, że mimo tej trudnej sytuacji jednak dostaje pan te wszystkie wyrazy wsparcia, chociażby od fanów, którzy kupują bilety, chociażby od osób, które biorą udział w akcji, być może są jeszcze jakieś inne osoby, które pana wspierają? Myślę, że gdzieś podświadomie bardzo duże, ale na zewnątrz żadne. Bo to jest walka o wolność, a wolność to życie. I tu nie chodzi o to, bo ja naprawdę pamiętam, jak mnie wszyscy skrytykowali za to, że powiedziałem, ja to mogę za niewinność pójść nawet siedzieć. Przy tym nie o to chodzi, że ja chcę, czy pogodziłem się z tym i tak dalej. Nie, absolutnie się nie pogodziłem. To miało tylko powiedzieć jedną rzecz, ja naprawdę czuję się niewinny, w związku z czym jakby nie mogę poddać się narracji pod tytułem. Ja zresztą nawet przed sądem powiedziałem taką bardzo ważną rzecz, że chyba Paweł był świadkiem, że ja proszę o najwyższy wymiar kary, bo jestem albo winny, albo niewinny. Okej, ja wiem, że znajdą się tacy, którzy mi teraz przywalą, że to trąci Sokratesem w trakcie jego procesu. No ale trochę tak jest. Jak można być trochę winnym? No, albo jestem winny, albo jestem niewinny. Kiedyś napisałem w piosence, za winę trzeba ponieść karę. I absolutnie tak. Mi się wydawało, że moją największą winą była lekkomyślność, było pijaństwo, była obojętność wobec otaczającego mnie świata. Powolna degradacja, zanim zrozumiałem, co tak naprawdę się dla mnie liczy i to, że zmieniłem te wartości, przewartościowałem to swoje życie, to wydawało mi się, że hej, ja mam 51 lat, ja miałem wszelkiego rodzaju up and downs, taki życiowy roller coaster i chyba największy to spuściłem sobie sam. Przepraszam za to słowo. Ale okej, jeżeli trzeba mnie pobić bardziej, no to też nie mam wielkiego wyboru, tylko to zniosę. I tyle. I tu zostałem źle zrozumiany. Więc wracamy do tego, że tak naprawdę, co ja teraz robię? Zamiast zajmować się muzyką, zamiast zajmować się tym, co lubię chyba najlepiej, czyli entertainment, to staje się bohaterem chyba jednak największej afery od czasów FOZ-u w Polsce i stałem się twarzą tej afery.
I tego się nie da przez lata już usunąć. Pewnie do końca mojego życia gdzieś to będzie tam funkcjonowało. Bez względu na to, jaki finalnie zapadnie wyrok. I wrócę teraz, bo poszedłem troszeczkę, jak zwykle, z Warszawy do Paryża przez Moskwę, ale chcę powiedzieć, trochę tak nie jest w naszym życiu, że bardzo często, i w moim na pewno, że niestety te pozytywy są przesłaniane przez negatywy. I to do tego stopnia, że przechodzę obojętnie. Dzisiaj zupełnie przez przypadek, odhaczając maile, zauważyłem, że standing ovation w Zabrzu na koncercie dla Fundacji Profesora Religii. Mówię, wow, bo coś zobaczyłem pozytywnego, niezwiązanego z tą sprawą. I to na ten mały sekundę taka iskierka mi zapłonęła radości. No ale generalnie karmię się negatywnymi informacjami, to prawda. I nie jestem w stanie tego do końca zmienić. No właśnie, chciałam zapytać, czy pan ma jakiś pomysł, co mógłby pan zrobić, żeby siebie ochronić? Na ile to jest możliwe w tej sytuacji, bo to oczywiście jest bardzo trudne. W mojej naturze jest to, że powinienem zgodnie z tym, co powiedziałem na swojej storce swojego czasu, że cytując profesora Gwiazdowskiego, że powinienem powtarzać tą swoją prawdę 2000 razy, żeby kłamstwo nie mogło się obronić. Jak się dowiedziałem przed chwilą, no, Goebbels mówił, że kłamstwo powtarzane 1000 razy staje się prawdą, więc trzeba powtarzać prawdę, żeby obronić prawdę przed kłamstwem. Ale jak się okazuje, to kłamstwo ma nie tyle krótkie nogi, ile bardzo szybkie. I dużą klikalność. Tak. No, żyjemy w takich czasach, że czytamy szlagworty, w związku z czym nikt nie chce się dowiedzieć, jak jest naprawdę. Tylko czyta to, co jest napisane. Myślę, że to zmieni moje... To bardzo zmieni moje podejście w przyszłości do wszelkiego rodzaju kontaktów z mediami w ogóle. W jaki sposób? Już... No, że zamknę się na pewno w sobie. A jeżeli to będę przekazywał, tak, być może tylko z jednej strony pokazywane, ale będę sam docierał do ludzi bez pośrednictwa mediów. Jeżeli chodzi o mój punkt widzenia, bo nie widzę najmniejszego powodu, żeby być sprowadzanym, uwaga, bo to trzeba zrozumieć powagę tej sytuacji. Jakiś nic nieznaczący portal XYZ przychodzi, którego cytują wszystkie opiniotwórcze media, bo akurat ta osoba była tam, na tej sali, w danym momencie. Więc wszyscy powtarzają jak barany za nią. Szczegółowe ustalenia kierownika budowy z głównym wykonawcą ciągle trwają. A na budowie pojawia się samochód z zaprzyjaźnionej firmy Jadar. Z bloczków Sandblock, które właśnie przyjechały, są wznoszone m.in. ścianki działowe. To już kolejna dostawa z Jadaru. Jak zwykle na czas. Jak zwykle w najlepszej jakości. Zapraszam w podróż po koncertowych wpadkach. Cała naprzód! Podczas koncertu w Sopocie, na którym to co prawda było całkiem sympatycznie, ale dźwiękowo nie zgadzało się Michałowi w uchu w ogóle, padł więc do garderoby, miał założyć mundur, bo akurat byliśmy przed piosenką Powiedz. Ja mu ten mundur podaję, a on mówi, kurdaga, od kiedy ja wychodzę w mundurze do Powiedz? Wywalił ten mundur, kopnął wieszak się przewrócił, wszystkie kostiumy poleciały, założył coś innego i pobiegł na tą scenę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że przez ostatnich 10 koncertów wychodził w mundurze do Powiedz. Zrozum człowieka.
W następnym odcinku. Pokaż się ładnie. No super, wyślij mi dali, chodź na maszynce. Jeździłem dobrym samochodem. Ładowałem tam te kasety i płyty. Chyba ja zmarnowałem swój czas, że tu w ogóle jesteś. A wszystko to, bo ciebie kocham. I nie wiem, jak bez ciebie mógłbym żyć. Choć pokażę ci, czym moja miłość jest, dla ciebie zabiję się.